Siemanko! Witamy was bardzo serdecznie. Mamy do przetestowania 3 wyrzutnie od GAO. Pierwszą jaką wam... Gruby kaliber. Jest to nowość teoretycznie na ten rok, ale one już były w tamtym roku, ale słabo dostępne. W tym roku przypłynęły i mamy gruby kaliberek. Tak. 50 mm wyrzutnia Doberman. 20 strzałów. Kod produktu CXXL20-01. Gramatura cuda. Gramatura cuda, jest to 790 gramów. Malon podstawowy, rok rezerwowy. Rok produkcji. Rok produkcji. O, ja to zawsze rozstępuję. Weź pan, zobacz, bo ty to. O, tak to wygląda. Jakby ktoś chciał sobie poczytać tą tablicę Mendelejewa, rok produkcji jest na samym dole. 21, od razu numer partii, tak to wygląda, żeby potem nie było, że wiecie, ja odpalam coś, a ktoś odpala i strzela zupełnie inaczej. Wtedy pretensji nie miejcie do mnie, tylko miejcie do importera, że u mnie było co innego, a u was jest co innego. No i tą wyrzutnię można znaleźć za około 320 zł. 320 plus. Tak, dobra, next wyrzutnia, tą odkładamy sobie na bok. Następna jest Pitbull. Ta wyrzutnia już ma 25 strzałów, lot podstawowy, rezerwowy jest. Kod produktu to jest XXL25-02. 25 strzałów, to już mówiłem. Gramatura jest to 987,5 grama neku. Numer partii to jest 2000, znaczy numer rok produkcji to jest 2021. I tutaj macie numer partii. To już... sami zobaczycie. Gramatura gdzie u niej jest? Gramatura tu już pokazywaliśmy, już mówiłem. I no, i ta wyrzutnia kosztuje tak do 400 w górę. Od tak, 400 w górę. Tak, od 400 w górę. Dokładnie. To już chyba o niej wszystko powiedział, nie? Tak jest. Tak jest. No i ostatnia Grizzly. Też 25 strzałów, kod produktu XXL25-03. Gramatura jest taka sama jak w Pitbullu, czyli 987,5 gramów. Rok produkcji 2021 i partia, więc... Tak to wygląda. Tak, też 25 strzałów, ląd podstawowy, rezerwowy. Zanim przejdziemy do przestrzelania tych nowości w cudzysłowie, gorąco was zapraszamy do sklepu Pirohita. Tak. Internetowy będzie czynny pewnie do 24, maksymalnie przypuszczam, może 27, ale to na bieżąco będzie informowane. Motyleska do grudnia, ten oto piękny młody dżentelmen będzie w pile na Motyleskiej was obsługiwał. Możecie go wesprzeć dając mu na sprytę, jak ktoś nie wie co to jest spryta, to jest amarena z Biedronki po mazowieckiemu. Zresztą w Wielkopolsce nie ma świętego Mikołaja, tylko jest, jak on tam miał? Gwiazdor. Gwiazdor, tak jest. Więc taki wybór, szeroki wybór, jeszcze trochę towaru dojdzie, tutaj towar przyjechał. W Radomiu jest Monika, słowackiego bodajże 210. W Rzeszowie, Pirohicie stacjonarnym, to jest stacjonarny, okresowy, tam jest Beniu. To jest Krakowska 20 przed Galerią Nowy Świat. We Wrocławiu są 2 punkty, nie chcę strzelać teraz tych nazwy, bo zawsze się z nimi myliłem, w opisie będziecie mieli nazwy. Tam będzie Adrian i Michał. No i w Szczecinie. I w Szczecinie pan piekarnik, tamtej ulicy nie pamiętam, bo nie jestem u siebie jak to się mówi. No. I tak, to Instagram Machony69, Kaczora Gregor, Kropka Wojtun. I tyle, kanał dodatkowo Machany bez spiny, tam jeszcze znajdziecie testy i recenzje fajerwerków, dyskontów, bo na tym kanale pewnie się nie zmieszczą. A więc lecimy, sponsorem dzisiejszego odcinka jest... Ja. Nie, Bogu! Boguś egzorcysto! A później premii nie ma! A potem premii nie ma! Zaliczki są, premii nie ma! No nie, nie, są zaliczki, premii nie ma, ale za to jest dla was coś do nagrania. I opa! I opa na wyrzutniach! Jaka pierwsza? Doberman. Doberman, odległość 50 metrów, zobaczymy. Odpala kaczorek, co ma mały kaczy worek. Uwaga, będzie strzelać! I... O kurde. Oh!
pierdzielnięcie. Efekty nie są najgorsze. Nawet długo się utrzymują te peonie. Ale pierdzielnięcie ma. Ładna. Super. Czekaj. Muszę ściągnąć obiektyw ochronny. Chyba szkieły przejadą dzisiaj. Jaka teraz? Teraz będzie... Już mówię... Dober... Pitbull! Pitbull! Tylko pamiętajcie, to jest rok produkcji 2021. Więc nie obiecuję, że będzie tak samo strzelać partia 2022. Ale pierwsza zaskoczyła. Tu są efekty, według mnie nie są złe, ale chyba w tej pierwszej były trochę lepsze. Co, pocisk nie wystrzelił? Jeden? Nie było pocisku. Dupnięcie jest, jak najbardziej. Na kiszkach czuć, ale tutaj efekty są słabsze. W pierwszej było lepiej. Bardzo wysoko strzela. Ten efekt czerwony jest rewelacyjny. Jak pierwsza zasługuje na taką ósemeczkę, to ta ci powiem tak, szóstka. Dupnięcie bardzo fajne, ale efekty... Taka monotonia, chociaż w tej pierwszej też była monotonna, ale jakoś tak bardziej mnie zachwyciła. Tutaj jakoś tak bez podniety, ale dupnięcie ma. I teraz ostatnia. O, zaczyna się dobrze. Ten jeden efekt, tylko mi się nie podoba. Ten jest ładny, ten będzie też ładny. I teraz będzie dziadowski efekt. Nie, inny. Ten taki jest średni, z migotaniem. Ale dupnięcie jest. Fajna, tu były fajne efekty, ale nie... O, teraz ucichło echo. Ale tutaj jakoś tak tej więzi mega nie poczułem. To się odbiło od tego. No. Tutaj dam takie 8 z minusikiem. Efekty na pewno były lepsze niż ta druga wyrzutnia miała. Dupnięcie też było dobre. Ale czegoś tu w nich brakuje. No fakt faktem, jak ktoś odpali je w mieście, no to będzie w niebo wzięty. W szczególności, że my to nagrywaliśmy z odległości ponad 50 metrów i wciskasz to czuć. No to kaczor jak tutaj obok stał, albo łóżka zatka, albo w busie się schował. No kurde, panie, wiesz co to było? To jest plus, że wysoko lecą. Jaki to był? Bardzo wysoko lecą, tak. A nie, to trzeba przyznać. Dobermana, efekty spadł centralnie przy mnie. Jednej. Tak, czyli tak, ta... Tak, to była pierwsza. Ósemeczka, jaka to była? Doberman. Doberman ósemeczka, rewelacyjna. Później była ta. Pitbull. Pitbull na szóstkę zasługuje, jakoś mnie pociągnął. I Grizzly. I Grizzly 8 z minusem.
Mi się to najbardziej podobało z efektami. Efekty jakoś... tak, ale, ale mi się bardzo podobało właśnie w tym pierwszym Dobermanie, no, że ta kolorowa peonia bardzo długo się utrzymywała, a zawsze spotykałem się w wyrzutniach, że ta peonia szybciej znikała niż się pojawiała. Tutaj te efekty się dość długo utrzymywały, no, duże kolorki, no. Mówię, z Dobermana centralnie mi no i te sceny jest najbardziej przystępna, no bo ona 300 plus kosztuje, a te wszystkie ponad 400 kosztują, nie? No, fajnie, fajne. No bo tam ma 20 z tych strzałów, nie? A 45. 400 plus kosztują, tak, nie? No to patrzysz to scenowo, ale no kurde, ja bym, nie, to, dla mnie ta wygrała w ogóle, fajne, super, gęste efekty miała, nie? Chociaż ta miała trochę większe, ale... Nie, ja to myślę, że najbardziej ta. Myślę, że ktokolwiek by nie kupił, to będzie zadowolony. Ale w mieście jak się odpali, to... Ale no, tutaj, to jednak, w mieście jak się odpali, to... Na tym, to ładnie ten huk, zostawało w jelitkach. Jak no ja z tych odległości 50 metrów czułem. No. Ja czułem, jak chodził kiszki. Tam 20 metrów jakoś 30. Zabezpieczenie, żeby się nie wywróciła w obłonie. Ja bym kurwa... Kupował, przepraszam, że przykład, ja bym brał. No to Bermana mam jeszcze na sklepie, to mogę go polecić. No? Ja bym brał, naprawdę, no, fajna. Czyli ci, co dla Niemców mi ostatnio kupili, to nie będą żałować, bo mówili, że go nie przetestują. To będą tylko no, pamiętajcie, to jest partia 2021, nie wiadomo jaka jest partia 2027. No. Więc tyle, bo potem wychodzą różne cyrki, kije z różnymi importerami, ja testowałem, a potem ludzie testują i zupełnie co innego jest niż to, co ja testowałem. Więc zwracajcie uwagę na partię, tu wam pokazywaliśmy. Tak. Jest tutaj jest 2000. Na razie, bo już kaczorku nie pokazuj, bo już pokazywaliśmy. Nie. Możesz pokazać, żeby nie było, że ludzi w wacka nie robimy, proszę bardzo, wszystko się zgadza. To jest to samo, no. Jakby jaki był niewierny Tomasz. No. Trzymajcie się ciepło i na razie. Cześć!